Cześć, witam was dzisiaj wszystkich ponownie. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj mam wyśmienity humor. Chcecie wiedzieć, dlaczego mam dzisiaj wyśmienity humor? Właśnie dzisiaj, zaraz jadę na dworzec centralny odebrać mojego przyjaciela, Szymona Ładę. Nie wiem, czy pamiętacie Szymona, ale byliśmy razem na Mistrzostwach Europy. On jest mistrzem Europy na dzień dzisiejszy w kulturystyce ekstremalnej, tak zwanej, czyli tej ciężkiej. Tam, gdzie nie ma limitów wzrostowych ani wagowych, czyli po prostu jest wielki klot i jest naprawdę bardzo dobry. I teraz będziecie mieli okazję przez trzy dni, licząc dzisiejszym, zobaczyć, jak my we dwóch spędzamy sobie nasz wolny czas, robimy treningi, wspólnie gotujemy. Teraz się bawią dwóch, że tak powiem, dobrych kumpli, którzy razem uprawiają ten sam sport. Zapraszam was wszystkich i idziemy po Szymona. Jestem już na dworcu centralnym, czekam na Szymona. Co mogę powiedzieć? Jest to centrum Warszawy, niestety brudno, śmierdzi, jest nieładnie brzydko. No, ale tak naprawdę teraz czekamy tylko na Szymona. Zobaczcie, jak to tu wygląda. Szymon będzie raptem za kilka minut, zaraz go stąd odbieram i idziemy sobie się przejść. Idziemy na kawę, na zakupy, na trening. O, właśnie dzwoni Szymon. Idę po niego. Idziemy po Szymona. Jest Szymon Łada, już stąd go widzę. Wielki. Ty grubasie jeden. Poczekaj, nie podchodź to. Szymon Łada. Tak wygląda po zawodach, ale ci się przytyło. Szymek, powiedz coś. Przyjechałem z Sosnowca. Akub mnie zaprosił i jestem. Ty? Co ty piłeś? No nie, jak się czuję, byłem 5 godzin tylko. 5 godzin? 5 godzin to czujesz jakbym... O kurde, ty chcesz dzisiaj ćwiczyć? No. Dobra, idziemy Szymon, gdzie idziemy? Do Złotych Tarasów, tak? Do Złotych Tarasów. Akub, prowadź, bo ja... Idź przed siebie prosto, jak widzisz. Warszawa Centralna. O ty, po drodze są pączki. Chcesz? O nie, nie. Ale mam pomysł dzisiaj. Powiedz, coś jako turysta. Jestem turystą, powstaj. Podziwiam Warszawę, ale ładna pogoda jest dzisiaj. No, pogoda bardzo ładna. Szymon, to co? Dzisiaj mamy... na basen. Chcesz iść na basen? Nie. Idziemy dzisiaj na swój trening, wieczorem na serówkę, umówimy się z Ernestem. No. Odwiedzimy mojego znajomego. Tak zrobimy. I jeszcze teraz pokombinujemy. Muszę, Szymon. Jakie twoje plany teraz startowe? Plany startowe są takie, że odpoczywam sobie 3 lata. Jakbyś pani chciała przyjść. Odpoczywasz 3 lata? 3 lata masę robię. Tak, a mistrzostwa świata to co, kiełbasa? Kiełbasa. W dupie mam. I ci? Tak. Dla wszystkich moich konkurentów wiadomo. To po co taki duży jesteś? Bo masuję się. Masujesz się? Masuję się. A co, kategorię zwiększasz? Tak, plus 150 kilo, dwa kategoria. Czyli to jak Coleman. Kategoria sumo. Kategoria sumo to ja byłem niedawno. Teraz już jesteś, teraz już okej. Czekaj. No jestem ja. Jak widzicie, zawsze na różowo, zawsze na różowo. Boże, to mnie już takie oczka napięte. Płac kultury i nauki. Szymon, co myślisz o płacu kultury? Zajebisty jest, podoba się. Tak? Kurde, zobaczcie ludzie. Szymon nie zdąży przyjechać do Warszawy, już SMS-y. No. I proszę państwa, idziemy sobie... Idziemy do sali kongresowej. No, idziemy do sali kongresowej, dokładnie. Zrobili nam bankiet. No, czeka tam na nas. Przywitali nas. Przywitanie Szymona w Warszawie. Tak jest. No. Zaraz niedługo idziemy. Dokładnie. Szymon? Słucham cię. Przyjmujesz kamerę na chwilę? No. Zbliżenie. Okej. Jojo, idziemy, teraz ty kręcisz. Jest zmiana roli. Zmiana operatora? No, zmiana operatora, teraz Szymon robi za mnie. Drodzy ludzie, macie jedyną niepowtarzalną okazję. Zobaczcie całego mistrza. Co?
przechodzi do wyższej kategorii. Jak sam powiedział, klasyk już go nie interesuje. Będzie w kategorii ciężkiej juniorów. Dawaj, ty nie umiesz kręcić. Chyba, że ja do klasyka przejdę. No, Szymon pójdzie do klasyka, ja pójdę do ciężkiej. Nie. O, pani. Dzień dobry, jestem Czesio. No, pani zrezygnowała, przestraszyła się nas. O, Szymon, nasza ulubiona knajpa. McDonald's. To też niedługo. Tylko 3 miesiące. Mamy 12 tygodni. Wiesz, ile mamy do zawodów, mój przyjacielu? 12 tygodni. Bez jednego dnia. Tak jest. 12 tygodni do wagi. Tak. Bez jednego dnia. Bo ja liczyłem wczoraj, sprawdzałem. No. Jakiś komentarz, Szymusiu, jak w Warszawie ci się podoba? Tłoczno bardzo, ale nie, to dobrze jest, okay. Spoko jest, nie? Ja lubię duże miasto. No, Szymon na Nowym Świecie. W Nowym Świecie jest. W Nowym Świecie warszawskim, tak wygląda spacernik warszawski. Bardzo fajnie, bardzo atrakcyjnie. Sami wieźmy. Tak, o. Knajpeczki, jedzonko, Starbark w Polsce. No. Kręcimy. Idziemy. O, mój palec. Oho. Widać mnie? Widać. Trzymaj. Widać, że już wyćwiczona ręka. O kurde, ręka wyćwiczona. No. Tak właśnie wygląda. No i cóż, to jest zwykły przeciętny dzień w Warszawie dzisiaj mamy. Cieplutko, fajnie, pogoda dopisuje. I taki zwykły. Taki niebo ładne. O, no, niebo piękne. Uważaj, nie zabij się. Nie zabij, Szymon. Turyści. Turysta, no. Jesteśmy turyści. A ty jesteś miejscowy turysta. Ja nie stąd. Ja nie stąd, nie. Ja z daleka. No, Szymon ma to w tramwaju. W warszawskim tramwaju. Będzie na stronie. Dlatego pamiątkę. Proste. Ale dla mnie też musisz wiesz. Lubię płytkę do winiagra, dobra? Dobra. Ja mam w domu płytki. Idziemy do mnie do domu. Będziemy jeść, odpoczywać i robić jakieś głupie dziwne rzeczy. Koleś nie umie jeździć. No to wszędzie tak jest. Co on robi? No, jesteśmy w windzie, u mnie w domu już praktycznie, teraz na mojej klatce schodowej. Tu jest Szymonek, który się cieszy. Dobry humor mam. I wysiadamy. Uważaj! Nasze refleks. O, dobra. Tutaj jak widzicie, jak normalnie w zoo, jest krata. Przepraszam Szymon, że pierwszy, ale muszę ją zamknąć. A, i idziemy do mnie do domu. Oczywiście jest to chwilowo tak powiem mieszkanie wynajmowane, bo ja tu nie mieszkam. Dobra, zapraszam Szymon. Dziękuję. Zapraszam. Tutaj kuchnia, jak widać. Mam zakwas na dwóch. O, tu. Dobra. I idziemy do mnie. Dobra, tam. O, rozgłoś się. O, widać bałagan na łóżku. O, jakieś suplementy jak zawsze. No. Water tutaj. Odwadniałeś się, co? Laptopik. Nie, jeszcze nie ruszałem. No, Szymon, jak? Zmęczony po drodze? Nie. 5 godzin tutaj, ale jest dobrze, O, pierwszy bałagan. Fajny smak. Jaki? Blue Raspberry. No, smacznego Szymuś. Dziękuję. Szymek właśnie wcina swój posiłek. Jest to co to jest, Szymon? Powiedz mi proszę. Jem pierś z kurczaka. A ile gram pierś z kurczaka masz? 210 gram. I co jest do niego tego masz? 120 gram ryżu brązowego. Aha. Papryczka. Jaka? To jest taka papryczka. Żółta chyba, co? Żółta. No. Rzadko taka. A co w ręku trzymasz? A tu mam sos, salsa, pikantny.
Ty jest, to ma dużo cukru. Nie, to jest taki specjalny sok, który ma zero kalorii, proszę Państwa. Zobaczcie. A mówią, że nie da się znaleźć dobrego jedzenia. Nawet u nas w Polsce, ale tylko w Warszawie. No. Jeżeli się chcesz w Warszawie, to zapraszam do złotych tarasów. Dobra, Szymon Socina, a my wracamy do chwili. No, jesteśmy z Szymonem, bo nam się znudziło. Szymon, jak widać, się przebrał. Jego wielkie bicepsy. Chłopaku, ile masz łapie? Nie wiem, 63. Co? Widziałem, że jest ten guziczek. No, jak widzicie, straszne słońce, pogoda dopisuje, Warszawa. Jesteśmy gorąco. Gdzieś na Pradze. Jezu, ludzie, jak jest gorąco, masakra. No, dobra. Co się dzieje? Co się dzieje dookoła? Nic się nie dzieje, jest porażka i tragedia. Teraz idziemy na lody. Tak. Chcę kupić.